drodze do Ostródy na noc muzeów będziemy oglądać skarby znalezione przez poszukiwaczy. Delektować się znaleziskami innych. My nie możemy znaleźć, to trzeba obejrzeć to, co inni wykopali z ziemi. I im pogratulować oczywiście. Może kiedyś i nam się przytrafi, że my znajdziemy jakiś ciekawy skarb i będziecie wy mogli się delektować jego widokiem. Tego sobie życzymy. I dotarliśmy na dziedziniec Muzeum Ostródzie. Za chwilę wejdziemy do środka, do sali, gdzie znajduje się ekspozycja. O, jesteśmy w głównej sali ekspozycyjnej. Nie wiem, od czego zacząć, to zacznę od początku. Zobaczcie, tutaj mamy pierwszowojenne ekspozycje, pamiątki z okresu I wojny światowej, zapewne należące do mieszkańców Ostródy. Zaraz się wczytamy. Zobaczcie, piękna manierka rezerwisty XVIII pułku. Piękna, piękny, piękny zbiór. Idziemy sobie dalej, zobaczymy, co tutaj jest w gablotach. Niesamowite ekspozycje. Hełmy pierwszowojenne robią niesamowite wrażenie. Tu najlepsza gablota. Mundury żołnierzy, pewnie repliki. Zobaczcie, karabin maszynowy. Mundur oczywiście pruski, wzór 1910. A tutaj karabin maszynowy. I to chyba w oryginale. A tu się przygląda Ewelinka ekspozycji. Złoto mnie przyciąga. Złoto cię przyciąga? Mnie też przyciąga złoto, dlatego tu przyjechałem. Ewelinkę przyciąga złoto. A tu jest złota moneta, widziałaś? A, to nie zaskoczyłem. Monety papierkowe w gablocie. Monety zastępcze. Pieniądz wojenny Olsztyna. Kartki żywnościowe. I inne eksponaty. Pięknie tu wszystko jest wyposażone. Idziemy dalej. Tutaj piękny, używam tego słowa piękny, ale niech tak będzie, bo tutaj jest wszystko, jeżeli chodzi o historię, piękne, przecudowne. Monetki to najbardziej lubimy, przeróżnej maści, większe, mniejsze. I co? I biżuteria. Podpatrzymy też ją w ten sposób. A tu piękne, duże monety, depozyt monet okolicy i ławy Michała Młotka. O. Robią niesamowite wrażenie. O, kochanie, a tu twoje monety. To jest ten mój słynny skarbik, który możecie też na filmiku na moim kanale Odkrywca Historii obejrzeć. A mówiłeś, że nie znalazłeś. I co, kłamiesz? Świadectwo jest? Jest. Sorki. A w ogóle zapomniałem o tym, naprawdę. No i widzisz, ja tu wyhaczyłam, wszystko wyhaczyłam. Także jest. Jeszcze raz wam pokażę te monetki, które ja znalazłem. Skromny ten depozycik, 6 sztuk, ale zawsze coś. O, pojedyncze odkrycie się końców arabskich. Januszewo, to moja rodzinna miejscowość. Januszewo. O proszę. O proszę. Coś o tym wiedziałaś, czy nie? Nie. Widzisz, warto jadę było do Ostródy. Jadę do mojej mamy. Do Ostródy. Ja wiem, w którym to miejsce było znalezione. A tutaj mamy uzbrojenia odkryte na dawnych ziemiach pruskich z okresu X-XIII wiek. Naszym celem przyjazdu do Ostródy jest na żywo zobaczenie dwóch skarbów. Jeden mieliśmy przyjemność oglądać. Jest to skarb z brązu znaleziony przez naszego kolegę, członka naszego klubu. Znaleziony był nad jeziorem
Witoszewskim, jak również chcemy zobaczyć skarb denarów karolińskich z Biskupca. Stoję właśnie przed skarbem, za chwilę go Wam zaprezentuję. Znajduje się w tej gablotce, ładnie wyeksponowany skarb i teraz patrzcie, jaka ilość tych monet. Robię Wam tutaj specjalne zbliżenie. Spójrzcie, to są niesamowite chwile, gdzie można taki skarb obejrzeć na żywo. Są to monety z okresu średniowiecza. Robią wrażenie, nie? Ewelinka robi pamiątkowe zdjęcie skarbu ozdób z Witoszewa. Jest to skarb z okresu kultury łużyckiej, a w skład tego skarbu, który znalazł kolega Marek, wchodzi siekierka tulejowata oraz dwa na golenniki, para ozdób obręczowatych na golenniki. A w sąsiedztwie skarbu z Marka, w sąsiedztwie skarbu Marka leży skarb odkryty też w naszych okolicach, skarb ozdób kultury łużyckiej. Piękne ozdoby, okolice Lubnowe, a poniżej siekierki. Jedną z nich chyba ja tam gdzieś odkryłem, zobacz, gdzieś tam powinna być, przekazywałem. Groty. Ale skąd to było? No, susza, solniki. Jest. A nie, solniki to nie ja, to ktoś inny znalazł. Spójrzcie, jak to wygląda. Przepiękne. Robią niesamowite wrażenia. Te wszystkie. Te niebieskie, to co to ma być? Zawieszka brązowa, kultura, kurhan zachodnio-bałtycki. O którym ty mówisz? Tu. Siódemka jest. Zawieszka brązowa, kultura, kurhanów zachodnio-bałtyckich. Bałtyjskich? Boże, Ewelina, pomyliłaś się. Wybaczamy ci. Prowadź Waść na salę wystawową. Sala uzbrojenia. Kolejne miejsce, które zapiera dech w piersiach. A w tej gablotce znajdują się hełmy z przyłbicą i topór bojowy. Zajrzyjcie do środka buta, który był częścią uzbrojenia. Niemcy 1550 rok. I Norymbergia 1520 rok. Spójrzcie na tą zbroję, która datowana jest na 1580 rok. A tutaj elementy zbroi turniejowej też robią niesamowite wrażenie. Na tej ekspozycji są hełmy również datowane na XV wiek. Tutaj, jak widać, innego typu hełmy. Pierwszy raz widzę ten hełm po lewej stronie. Nigdzie nawet wcześniej w literaturze go nie widziałem. Także człowiek ciągle czegoś się uczy i czegoś nowego doświadcza. A tu poniżej zbroja husarska,
Rzeczypospolita 1645-1660. Jest jeździec, tylko kunia nie ma. Ale głowa jest. Głowa jest. A tutaj zbroja końska, też datowana na okres 1520 rok. Ile to ten koń musiał dźwigać ciężaru? Nie dość, że jeździec na nim siedział, ważący pewnie ze 100 kilo, to jeszcze tyle tego żelastwa, zbroi. To tak się przyglądasz w telefonie, grzebie zamiast zwiedzać. Zdjęcia robię. A, to przepraszam. Proszę bardzo. Zwracam szacunek. Zbroja arystokraty. No bo to jest zbroja arystokraty, stąd też i ochrona na jajka jest. Ja to bym nie chciała w tym czymś chodzić. To ważne. A to chroniło przed szybką śmiercią. Domyślam się. A w tej gablotce na czółek koński też pierwszy raz widzę coś takiego na żywo. I tu też jeszcze inne na czółek koński. Oliwia pewnie by chciała takie mieć. Na pewno byłaby pod wrażeniem. A tutaj hełm i elementy bojowe. I na koniec jeszcze pokażę Wam zbroję turniejową, która wygląda w taki sposób. Hiszpania, XVI wiek. Coś powiedz do kamery. Co mi powiedzieć? Wracamy do domu. Wracamy. Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.